O nie! O nie! Dzieła polskiej kultury wyprzedają! Za bezcen! Szybko, szybko! Śpieszmy się je ratować, zanim przyjadą Niemcy i wszystko kupią! A to wszystko dzieje się w tej niedobrej Warszawie, na Starym Mieście, w starej galerii z Pafu. Ja nazywam się Wysoki Niski, wy oglądacie Zapytaj Fotografa i zaraz wam pokażę, co tam się dzieje. Ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Cześć, siemano, dzień dobry, jeszcze raz, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. No cóż, jest taki trochę paranoiczny wstęp dzisiaj, prawda? A ten wstęp służy temu, że chciałem zwrócić waszą uwagę na to, jak tanio w Polsce można kupować fotografię kolekcjonerską. Czyli limitowane odbitki różnych artystów, fotografów. Nie jestem ekspertem od rynku fotografii kolekcjonerskiej, ale raz na jakiś czas wsadzam sobie w niego palec, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Wsadzanie palca przeze mnie polega na tym, że zazwyczaj chodzę sobie na przykład na aukcję fotografii kolekcjonerskiej raz na jakiś czas, tak żeby sobie popatrzeć, jak to wygląda, co jest sprzedawane, co się kupuje i ile to wszystko kosztuje. Porównuję sobie też to wszystko z zagranicą. Co prawda nie bywałem zbyt często na aukcjach za granicą. No dobra, właściwie to nie byłem na żadnej. Ale raz na jakiś czas też sobie gdzieś tam zaglądam, ile takie różne zdjęcia za granicą kosztują. W 2009 roku zrobiłem też sobie taką rundę po londyńskich galeriach fotografii i to, co tam zobaczyłem, naprawdę mnie zaskoczyło. Tam się dzieje. Trzeba powiedzieć, że u nas jest lepiej. Zdecydowanie lepiej. Bo jak sobie idziesz do galerii, to w tej galerii nikogo nie ma i oglądasz sobie zdjęcia, nikt ci w tym nie przeszkadza. Ludzie przychodzą, tłoki w galeriach u nas są właściwie tylko i wyłącznie na wernisażach, kiedy to przychodzą przyjaciele i znajomi królika oraz ludzie zainteresowani fotografią, żeby sobie zdjęcia pooglądać. Ale potem, kiedy wystawa jest już otwarta, właściwie można sobie przychodzić i prawie zawsze są pustki w galerii, więc jest bardzo miło, sympatycznie i komfortowo oglądać zdjęcia. W Londynie jest inaczej. W Londynie galerie potrafią być zatłoczone cały czas. Z londyńskich galerii wbiła mi się najbardziej w pamięć taka, która była rozłożona na podobnym planie jak moja ulubiona warszawska galeria Yours, która już niestety nie istnieje. Galeria Yours została zamieniona na pijalnię wódki aktualnie. Można sobie tam też zjeść tatara. Całkiem fajne to jest, no ale wolałbym jednak, żeby można było tam oglądać zdjęcia. W każdym razie ta galeria mieści się w dwu-trzypiętrowej kamienicy na krakowskim przedmieściu, takiej wąskiej, na trzy okna. No i tam na każdym piętrze były zdjęcia do oglądania, na samej górze było jakieś biuro. Było to super. No i w każdym razie tam jak się przychodziło, to tam w tej galerii zazwyczaj, no tak, 5 osób może akurat chodziło do 10. W tej londyńskiej, umieszczonej w bardzo podobnym budynku, opłacało się im nawet zrobić kawiarnię. Zdjęcia są na wszystkich poziomach, oprócz jednego, na którym jest kawiarnia, gdzie można sobie przysiąść i usiąść i wypić kawę, zjeść bułeczkę i rzeczywiście to się opłaca tam robić, bo tam przychodzą, siedzą ludzie. I sklep z odbitkami, w którym sobie można kupować odbitki, zarówno z rzeczy, które wiszą aktualnie w galerii, oraz są takie wielkie szuflady z innymi zdjęciami, są jakieś katalogi, które można sobie przeglądać i rzeczy kupować. I powiem wam, że no wolałem chodzić do Yoursa, bo w Yoursie, tak jak mówię, stałem sobie przed ścianą, patrzyłem sobie na zdjęcia, było elegancko. A w tamtej galerii nie mogłem tak zrobić. Stałem sobie na zdjęcie patrząc, no i nie mogę się odsunąć jakoś tak, żeby mieć dobre odejście, bo mi zaraz ktoś wchodzi w kadr. Trzeba podejść blisko i patrzeć z blisko, jeżeli nie chcesz, żeby ci ktoś przeszedł przed oczami za chwilę, no. Więc tak jak mówię, fajniej ogląda się zdjęcia w polskiej galerii, bo ci nikt nie przeszkadza, ale tak naprawdę nie jest to spoko od strony naszego środowiska, bo to mu nie służy. Jak jest wielkie zainteresowanie, idą w temat pieniądze, no to wiadomo, zawsze jest lepiej dla twórców, ale i w konsekwencji też dla widzów, przynajmniej z racji tego, że to środowisko wtedy żyje, prawda? Jak oprowadzenie galerii nie jest czymś opłacalnym, no to nikt nie chce tego robić, znaczy no nie chce robić tego ktoś, kto chce na tym zarobić, więc wiadomo, zawsze tych galerii będzie dużo, dużo mniej. W związku z tym w Londynie możemy oglądać bardzo dużo zdjęć, w Warszawie możemy oglądać tych zdjęć dużo mniej. A w Białymstoku podejrzewam, że jest hardcore. Kiedyś w Białymstoku szukałem galerii fotograficznej i w końcu poszedłem do kina, bo nie znalazłem.
A te kino to uruchomili wtedy specjalnie dla mnie. Raz w życiu byłem sam jeden na seansie w kinie i który odpalono dla mnie, bo przyszedłem. A tak to nikogo tam nie było. Więc jakby nie było, głosujemy naszymi portfelami. Ale słuchajcie, nie chodzi o to, żeby tutaj wyżebrać od was zainteresowanie tymi zdjęciami, które są pokazywane teraz w SPAF-ie. Nie, 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 nie! Ja próbuję wam powiedzieć, że to jest po prostu bardzo dobra okazja. Jeżeli ktoś chce kupować odbitki kolekcjonerskie za granicą, płaci za to rozsądne pieniądze. W Polsce takie rzeczy oddawane są praktycznie za bezcen. No nie chodzi o to, że te zdjęcia są darmowe, trzeba wydać parę złotówek. Ale powiem wam, że tak, rozpiętość cen, które widziałem na kiermaszu fotograficznym w SPAF-ie, sięgały od 25 zł, 25 zł po prostu, za oprawioną odbitkę. Taką małą, ale jednak. Do 1500. Dobra, za 25 było mało, takich za 1500 też było mało. Ogólnie za stówkę można sobie kupić tam fajne foty. Stówka to jest taka cena, powiedzmy, uśredniona z tego, co widziałem. I to nie jest dużo, bo jeszcze dostajecie zdjęcia w oprawie. Same ramy i odbitka trochę kosztują. A co jest do kupienia i do obejrzenia na kiermaszu w SPAF-ie? Dużo streeta. Są też techniki szlachetne. Widziałem cyjanotypię i coś, co wyglądało jak guma. Niestety, no, nie mogłem się dopytać. Myślę, że to były gumy, ale możliwe, że też jeszcze coś innego. Były też fajne zdjęcia ptaków, na przykład oprawione w ramki. Dużo właśnie zdjęć jest takich od razu gotowych na prezent, że już można kupić je w ładnym obramowaniu, w paspartu, wszystko, tylko po prostu wziąć, owinąć potem w papier, w wstążeczkę i podarować cioci. A zdjęcia, które są na odbitkach? No cóż, wymagają troszeczkę własnej inwencji, ale można sobie po prostu skoczyć do sklepu, kupić paspartu, ramę i bach, sobie samemu zapakować w taką ramę, jak się lubi. Jak ktoś nie chce dużo szukać, to takie ramy można kupić nawet w IKEA. Warto tylko zawsze sprawdzić, czy paspartu, w które ładujemy taką odbitkę, jest z takiego papieru bezkwasowego. Chodzi o to, żeby on z biegiem lat nie zepsuł tej odbitki. Żeby ten papier był neutralny chemicznie, no i było ok. Ale zazwyczaj paspartu są robione właśnie z takiego papieru, więc jest spoko. Szybko, szybko jeszcze o czym mówię, jakie jest wydarzenie. W SPAF-ie jest kiermasz fotografii kolekcjonerskiej. 16-17 grudnia. No teraz jest 16, dzisiaj kiedy to nagrywam. I chcę wam to puścić tak, żebyście jeszcze 17 zdążyli tam pójść. A pójść naprawdę warto. Popatrzcie sami, co się tam dzieje. Oprócz tego, że jest tam całe mnóstwo zdjęć, które można kupić, każde zdjęcie można kupić, ale można też je po prostu przyjść oglądać, więc jest to taka fajna wystawa, a te zdjęcia są naprawdę konkretne. I różni się to od zwyczajnej wystawy nie tylko tym, że te wszystkie zdjęcia można sobie kupić. Można też porozmawiać z autorami i naprawdę warto z tego korzystać, bo przy każdym, tak jak się zorientowałem tam, bo ja dzisiaj troszeczkę zaspałem, kiedy tam szedłem, ale jak sobie przyszedłem i przyszedłem w ostatniej chwili, więc zrobiłem tylko taką szybką rundę, żeby nagrać dla was materiał i wam to wszystko pokazać i zobaczyć, co się dzieje. Zaskoczyło mnie to, że wydaje mi się, że przy każdym tym takim jakby stoisku, na którym można kupić zdjęcia danego autora, osobiście stoi sam autor. I to jest fajne, bo jak kupujecie zdjęcia swojego ulubionego fotografa, albo przynajmniej fotografa, który wam się strasznie spodoba, to od razu możecie z tym fotografem pogadać. Możecie usłyszeć całą historię, jak powstało to zdjęcie i pewnie też dostać autograf. A jeżeli nie chcecie kupować, tylko chcecie przyjść pooglądać, no to tak czy siak jest fajnie, bo ci ludzie tam stoją i oni będą chętnie z wami rozmawiać. To jest super. Normalnie twórca, artysta to jest człowiek anonimowy gdzieś taki, znaczy anonimowy, on jest gdzieś tam schowany, nie jest tak do niego łatwo dotrzeć. A tu oni stoją i sprzedają te swoje zdjęcia, jak sprzedawca na bazarze. To jest niesamowite w ogóle, że coś takiego się dzieje i słuchajcie, warto cały czas z tego korzystać. Nie wiem, czy warto korzystać z tego pod względem inwestycyjnym, bo tak jak mówiłem, macam to wszystko od kilku lat i powiem wam, że naprawdę rynek fotografii kolekcjonerskiej w Polsce to wygląda jak taka wielka promocja. Po prostu można przyjść i kupić różne rzeczy naprawdę tanio. I teraz pytanie, czy uda się go zbudować tak, żeby dorównał jakby do standardów międzynarodowych, gdzie w innych krajach fotografia kolekcjonerska jest sprzedawana równie drogo jak malarstwo? Czy może nigdy się to nie uda? Nie wiem. Ale wiem, że istnieją ludzie, którzy próbują ten rynek rozwijać. I możliwe, że jest to właśnie dobry czas na inwestowanie w to. Chociaż przypominam, że ze mnie to dupa, nie biznesmen. Jak chcecie wiedzieć o inwestowaniu, to lepiej sobie oglądajcie Finansowego Ninja z kanału Jak Oszczędzać Pieniądze.
No ale to wygląda na moment, w którym rzeczywiście warto wykupywać zdjęcia. Zdjęcia nowych autorów chodzą cały czas naprawdę śmiesznych pieniądzach. A zdjęcia tych starych, uznanych autorów, tych takich różnych dziadków, którzy już naprawdę są w podręcznikach historii fotografii, których cały czas jeszcze można spotkać żyjących, ale są już takimi właśnie uznanymi artystami, ich zdjęcia można kupić trochę drożej, ale tak naprawdę, jeżeli się to porówna do właśnie cen, które są w innych krajach, to jest to po prostu śmiesznie tanio. Stąd cała ta moja paranoja na początku o tym wykupywaniu. Bo naprawdę, teraz jest czas, kiedy można zdjęcia wykupywać. A zatem, jeżeli oglądacie ten materiał dziś lub jutro, czyli 17 grudnia 2017 roku, to wbijajcie do siedziby SPAF-u w Warszawie na Starym Mieście, chociażby po to, żeby to pooglądać. Naprawdę warto. I pogadać z autorami. A jeżeli oglądacie to innego dnia, to nic nie szkodzi, też chcę wam to pokazać, jak to wygląda, bo to nie jest jednorazowa akcja, takich rzeczy dzieje się więcej, możecie śledzić różne fanpage'e i strony internetowe, które mówią o fotografii i dowiadywać się o takich wydarzeniach. Coś takiego będzie się powtarzało jeszcze częściej. To by było na tyle, taka dzisiejsza szybka informacja. Mam nadzieję, że was to zaciekawiło. Zachęcam was jeszcze raz do odwiedzin warszawskiej siedziby Związku Polskich Artystów Fotografików na Starym Mieście. I tradycyjnie życzę, abyście robili coraz lepsze zdjęcia. Cześć! Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie? Czy są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie?